Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Maciek, a to jest Let's Play Forza 3. Forza 3, bo jedynie tę Forzę posiadam. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jeszcze się nie zdążyłem zaopatrzyć w nowe wersje, chyba 3 albo 2 nawet wyszły. No, jedna wyszła na Xbox One, ale niestety go nie posiadam. W każdym razie, dobra, dawno w to kurde nie grałem. Akurat teraz, jak mam te karty, to mogę sobie nagrywać z Xboxa i tak sobie postanowiłem, że pierwszy taki let's play, tak jakby let's play, nie let's play, tylko jeden odcinek, będzie właśnie z Forzy, tak inaczej. Jeszcze nie było chyba samochodówek na moim kanale, więc taka jedna samochodówka chyba może być, nikomu chyba nie zaszkodzi. Dobra, damy sobie jakiś tryb sezonu i co ja tu mam? Start wyścigu, mamy jakieś Elite Open, tak? 10 km, 3 okrążenia. No okej, okay. Mam nadzieję, że mój samochód jest dobry do tego. Ja w ogóle nie wiem, ja się nie znam na żadnym tuningu albo... No w ogóle się nie znam na samochodach. I w ogóle daję wszystko na automatycznie, w sensie, wiecie, automatyczne ulepszanie. No i mam nadzieję, że po prostu gra mi dobrze wybierze ustawienia co do samochodu. Nie ustawienia, tylko wiecie, parametry, te wszystkie silniki i w ogóle. Dobra, wskazówka. Linia sugerowana zmienia kolor podczas wyścigu. Czerwony oznacza hamuj, a zielony na pewno jedź. Fakt, pierwsze elektryczne szyby pojawiły się w kilku modelach. Okej, mamy tutaj start wyścigu. Dobra, damy sobie start Kurde, coś tam... A, dobra. Okej. Hyundai, tak? Dobra, mamy sobie... Mamy Peugeot, nawet nie wiem jaki to jest. Ale okej, okay, dobra, jedziemy! Dobra, ładnie wszystko działa. Oj, coś mój samochód chyba będzie za słaby. Widzicie tam te samochody, jak one wyglądają? A patrzcie, jak mój wygląda, czekajcie, jak się zmieniało kamerę? Nie tak! Fuck. Jak się zmienia kamerę? Dobra, jedź, jak się zmieni kamerę? No fuck, jak się zmienia kamerę? O, tak się zmienia kamerę. No patrzcie, jaki mój samochód jest, a jakie ich samochody są. Ja pierdzielę, chyba źle dobrałem samochód. Chociaż, no widzicie, już doganiam. Chociaż no, doganiam tylko dlatego, że oni się zatrzymują. Ja pierdzielę. Nie no, jakoś może sobie poradzimy. Zwykle kończę pierwszy albo drugi, więc jakoś może sobie poradzimy. Dobra, już jestem drugi, więc to jest akurat dobre. To jest akurat dobre, dobra, damy sobie te kamery, bo bardzo mi się podoba taka kamera. Dobra, tu mamy jeszcze takie kręcenie. O, Jezus! O, się wystraszyłem, kurde. Muszę się skupić na drodze, okej. Skręcaj teraz tu, jedź, okej, teraz tu, jedź, spokojnie, jedź. No i okej. Ty spierdzielaj mi stamtąd. Dobra, jesteśmy agresywnym jeźdźcem, rajdowcem, dlatego spychamy innych. I nie wiem, czy to jest sportowe zachowanie, na pewno to nie jest sportowe zachowanie, ale jednak... I jakoś trzeba sobie poradzić. Dobra. No okej. Dobra, ja jeszcze zrobię coś takiego. Raz, dwa, trzy. Param, pam, pam. Fak, szybko. Muszę cały czas gadać, bo muzykę mi... Muzyka. Okej, już mam ściszoną muzykę. Dobra. A muzykę ściszam w wiadomym celu, żeby mi YouTube nie zablokował filmiku. Czego bardzo bym nie chciał. Okej. Ale przynajmniej słyszymy warczenie silnika i to jest chyba najważniejsze w tych samochodówkach. Słyszeć tę moc silnika. Chociaż teraz jak patrzę na grafikę i w porównaniu do Forzy na przykład czwórki, no to jest, no nie jest taka wspaniała ta grafika. Ale jak pierwszy raz uruchomiłem tę grę, właśnie ona była dołączona do Xboxa, to jest właśnie jedna z tam paru gier dołączonych do Xboxa, które były. O, fuck! No to właśnie tak sobie uruchomiłem sobie na 42-calowcu i ja pierdzielę, ale kurde, nie mogłem się oderwać od tej gry. W ogóle to była moja pierwsza styczność, wiecie, z Xboxem i w ogóle pierwsza styczność z next gen konsolami. I w ogóle jak włączyłem między innymi tę grę, to mi się strasznie spodobało. I wciągnęła mnie strasznie. No dobra. Kończymy. Aha, dobra, jeszcze nie kończymy. Dobra, teraz mamy ostatnie okrążenie. Okej. Dobra, jedziemy sobie 233 km na godzinę. No, akurat.
Akurat na taki zamknięty rajd. Wow, ale tu się czarno zrobiło na drodze. O kurde, ale smoła. Dobra. Toyo Tires. Opony Toyo. Jak się patrzy wstecz? Y? Tak. Co to było? Dobra, okej. Okay. Coś tam widziałem dziwnego, ale spoko. O, zagapiłem się znowu! Fuck, dobra. Cofamy się, bo się zagapiłem za bardzo. Fajnie, że tu jest tak właśnie opcja cofania się. Też wiadomo, że to nie jest realistyczne, ale jednak jeśli ktoś chce ukończyć wyścig tak jakby... Nie wiem, na czysto, że tak powiem, no to jednak musi troszkę się postarać, albo po prostu co chwila cofać. Nie wiem, jak to jest na... I nie wiem, jak to jest na najtrudniejszych trybach, bo ja oczywiście nie gram na najtrudniejszym trybie, jak tu ja. Bo nie jestem najlepszy w grach, kurczę, wyścigowych. Nigdy nie byłem, zawsze, kurczę... I właśnie wam powiem tam, wam taką teraz ciekawostkę, akurat skończyliśmy wyścig, powiem tam, wam teraz taką ciekawostkę. Jak się ścigam w GTA online, wejdę sobie na jakiś wyścig, no to spoko, ktoś tam coś wybiera, hostuje, wybiera super samochody, czy tam jakieś stare samochody. No i okej, dobra, spoko, no to jedziemy, jestem trzeci, drugi, czwarty... Dobra, rozpędzamy się, jestem pierwszy, już, kurde, przy mecie! Już widzę jakąś lampę, którą no, na pewno da się rozwalić, wjeżdżam w nią ze świadomością, że ją rozwalę i przejadę metę. Dupa, gówno, cycki, muszę się wypierdzielić, samochód musi się rozkraczyć i kurde, wszyscy mnie wymijają i oczywiście muszę skończyć ostatni. Oczywiście nie zawsze kończę ostatni, ale wiecie... Tak, mnie zawsze. Ja po prostu mam pecha do wyścigówek, jeśli chodzi o takie bardziej, nie wiem, o takie na ulicy, właśnie na ulicy, takie bardziej nielegalne. Dobra, zmień samochód, może sobie zmienimy. Aha, nie mamy w garażu innych odpowiednich samochodów. Okej, dobra. Start wyścigu. Dobra, damy sobie nowy wyścig, widzę, że. Aha, 3 km, tak? Czyli jedno. Długość to. A nie, czyli 9 km. A, to i tak. Chociaż w sumie nie wiem. Długość toru, czyli tor ma 3 km, 3 okrążenia. No to 9, no. 9 km przejedziemy. Full circuit reverse. New York circuit. Wskazówka. Samochody dzielą się na klasy odpowiadające na im ich nie mogę się rozczytać. Historia. Volvo, które... Coś tam. Wskazówka. Chcesz się cofnąć? A to akurat wiem. A nie, to nie to. Ale dobra. No jedziemy. Start wyścigu. O! Times Square. Tam było w tyle. Czyżbyśmy przejeżdżali przez Times Square? Bardzo by było fajnie i ciekawie. Okej, mamy tam jakieś naklejeczki. Sponsoring. Dobra, jedziemy! Okej. No i okej, więc mam nadzieję, że tutaj też skończymy piersi. Tutaj mam... Uż ty kurde, sukin skocie! O nie, ja się tak nie dam kurde. Będą mnie tu kurde spychać? Ja cię zaraz zepchnę, człowieku. Ja cię, człowieczku mały, zaraz zepchnę, zobaczysz, patrz. Widziałeś to? O nie. Jesus. Oj, chyba nie warto być agresywnym graczem w tej grze. Nigdy nie grałem w tej grze na multi. Mam teraz okazję, ale na pewno jakbym się... O, fuck! Co jest z moim samochodem? On w ogóle nie hamuje. Na pewno jakbym się połączył na multi, to bym się ośmieszył. Teraz na pewno też się ośmieszam, kurczę. O, bola mnie strasznie! O, Jesus fucking Christ. Ale wiecie, na multiplayer na pewno wszyscy są pro, a ja nie jestem pro. Więc... Bosch, Pia, Bosch, MSN, Autos. MSN Autos? Istnieje takie coś? Messenger Autos? Microsoft Game Studios. No to akurat jest wiadome. Forza Motorsport 3. Naprawdę? O, fuck. Chyba nie warto takie coś robić. Okej. Fajny samochód z przodu jest. Nie wiem, co to jest za samochód, ale bardzo mi się podoba. Podobają mi się takie stare samochody. Nie lubię samochodów takich, co jedzie za mną. Na przykład takich. Nie lubię takich samochodów. Ja lubię albo muscle cars. W sensie, wiecie, samochody muscle. Albo właśnie takie stare, takie... No, ten na przykład akurat przód ma brzydki. Ale takie stare, takie na przykład... No nie Golf trójka. Ale takie kurcze, no takie stare. Odnowione, ale nie stuningowane.
Albo tuning taki w lat taki tuning z lat 80. Nie takie kurde spoilery jak samoloty. Tylko wiecie o co chodzi, dobra. Och, ma być pierwszy i chce być pierwszy. O Jezus! O, się wystraszyłem, okej. Idziemy dalej. Jakoś się uda. Które okrążenie? Drugie dopiero. Dobra. Czerwone, czyli mamy hamować, okej. Dobra, jedziemy spokojnie. Okej, i jedziemy dalej. Świetnie. Bosch, Pia, Bosch, MSN Autos, znowu. Microsoft Game Studios, HKS, Fox, coś tam, Fex, Hex. Okej. Chyba sobie poradzimy. Dobra, teraz się Jezus. Co mnie tak telepie w tym samochodzie? Przejeżdżamy przez Times Square teraz, chociaż nie wiem w sumie. Bo to jest troszkę za cienka ulica na Times Square. Dobra, teraz... No, tam mamy w tle Times Square teraz. Kurde, czemu ja się zatrzymuję? O, Xbox 360, Panasonic, Puma. Akurat to jest Times Square teraz. Okej. Teraz przejeżdżamy wokół tego budynku sławnego takiego. Okej, no i się wracamy. No i gitara. Dobra, teraz tutaj. Bosch. FedEx Office, czy coś takiego. Dobra. Chyba wygramy. I patrzcie teraz. Yeah! O ja pierdzielę, widzieliście to przed samą metą. Ja myślałem, że kurde, zrobię taki fajny trik. Dobra. Nie zauważyłem, że dopiero teraz tu jest meta. Dobra, uwaga. Zero, what the fuck? O ja pierdzielę. To jeszcze jedno okrążenie? Jeszcze jedno okrążenie. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że my już skończyliśmy to okrążenie. Okej, ja pierdzielę. Ja, okej, spoko, jakoś sobie jedziemy dalej. O Jesus! Oh my god! Teraz będę co chwila cofał, tak? Okej. Fuck. Jedź spokojnie, fajna kula tam była. Nie mogę spojrzeć. Okej, macie kulę. Dobra. Forza 3, Bosch, Pia, Bosch, MSN Autos, znowu! Kurde, ile tych sponsorów tutaj jest? Już nie muszą aż tak wywieszać wszędzie tych wszystkich flag, kurde. No ale okej. Jeszcze Snap-on jakiś. A nie, to akurat jest tylko sklep jakiś. Mama coś tam. Mama Sparkos. Green coś tam. O, fuck! O, ładnie. Okej. W tle prawdopodobnie leci pendulum. Chociaż nie jestem pewien, ale najprawdopodobniej leci pendulum. Boż, znowu ma... O, McDonald's tam jest! Patrzcie, McDonald's! Patrzcie, kurde, o, widzicie? A, fuck, patrzcie. I'm loving it! Aha, o, i o takie coś mi chodzi. Taki taunt zrobiłem. No i co ty robisz, człowieku? Widzisz, że rozwaliłeś ten samochód i jeszcze, kurde, twój Peugeot się śmieje. Dobra, kontynuuj, zająłeś pierwsze miejsce, poziom trudności, oczywiście najłatwiejszy, nie wiem, czy najłatwiejszy w sumie. Dobra, poziom samochodu, zaraz będziemy mieć level upa. Wczytywanie menu, proszę czekać. Okej, widzę, że ktoś mnie dodał do znajomych na... Zielony suchar 123 dodał mnie przed chwilą do znajomych na Steamie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobra, kolejne coś. Tryb sezonu i co my tu mamy? Okej, to będzie ostatni wyścig, jaki sobie zrobimy. Mogę zmienić samochód? Nie mogę zmienić samochodu, no kurde. Kurde, czemu nie mogę zmienić samochodu? Może dlatego, że to jest najlepszy samochód, jaki mam. Gdzież miałem, kurde, inne, no. Zaraz, gdzie jest garaż? Samochody. Moje samochody. No właśnie, mam jeszcze to. Chociaż słabszy jest od tego. Mam jeszcze... Myślę, że to takie same. Patrz, jakie to podobne. Znaczy, w sumie... No może nie jest takie podobne, ale... No jest podobne, no fuck. Dobra. Honda, o. To jest, kurde, fajny samochód. Ej, ma lepsze parametry. I czemu nie mogę tego wybrać? Napęd na przednie koła. Tylko tyle się domyślam z tego. No i BMW. 2002. Fajny. Okej, więc no... A jeśli bym na przykład zmienił na wsiąść do samochodu, na przykład gdybym to zrobił,
Gdybym takie coś zrobił teraz i ścigaj się, tryb sezonu, start wyścigu. Fuck! Posiadasz... Czyli tylko to? Are you fucking kidding me? No dobra, dobra. Kurde. Dobra, no to przynajmniej sobie zmienimy kolor, bo kurde, czemu ja mam biały w ogóle? Maluj samochód. Chyba ja go nawet w ogóle nie malowałem. Dobra, pomaluj karoserię. Czemu mi się są... Aha, dobra. Dobra, jak jest... Okej. Dobra, czyli jaki kolor wybierzemy? Jakiś taki różowy zajebisty. Gdzie jest różowy? Tu jest różowy. nie, jakieś takie coś... Nie wiem. Coś takiego? Fajne, podoba mi się taki kolor. Taki granatowy. Prawdopodobnie granatowy. Nie wiem. Ale fajny. Okej. Niech taki będzie. Tutaj wszystko spoko. Tu nie zapisałeś swojej pracy. Nie zapisane... tak, chcę zapisać. Trwa zapisywanie. Nie wyłączaj konsoli. A wyłączę. Dobra. No i teraz lepiej wygląda. Bez tych wszystkich naklejek. Ścigaj się. Tryb sezonu. Start wyścigu. Mugello, Autodromo Internazionale. Adios, Adidas. Adidas, amigos. Trzy okrążenia. A, to w sumie tak samo jak na ten... Historia. W 1972... Aha. Wskazówka. Wykorzystaj narzędzie do stosowania kolorów, aby była niezliczoną ilość kolorów. Wskazówka. Chcesz, żeby twój samochód miał wyjątkowy wygląd? W obszarze nakładania kalkomanii możesz nałożyć auto na kalkomanię przyrodzone i motywy graficzne. Czyli naklejki chyba. Nie wiem. Nie wiem, co to jest kalkomania. Okej. Okay. Nugę. Myślałem, że Nutella tu będzie napisane. No dobra, jedziemy. Za chwilkę będziemy jechać. I chyba znowu będę pierwszy. Mam nadzieję. Dobra, mamy naszego Peugeotika. Jedź, Francuziki, jedź. I jedziemy! Okej. Okay. O, już wyprzedzamy, już zaczynamy wyprzedzać, tak? Okej, okay, to mi się podoba. I widzicie, ten stary samochód jest najlepszy. Znaczy, lepszy niż te wszystkie sportowe, co tutaj są. Fucking shit, tralala. O, patrzcie na tamtego, jak wyjechał, zarąbiście. Do widzenia panu. I pana też zaraz pożegnam, patrzcie na to. Yeah! Jestem agresywnym rajdowcem. O, wszyscy mnie gonią! Czemu wszyscy mnie gonią? O, Jesus. Dobra, spierdzielamy jak przed policją w GTA. No to musimy się jakoś postarać. Chociaż wtedy się nie trzeba zatrzymywać, ale okej. Okay. Oh, Jesus fucking Christ. Dosyć powoli jedziemy. Chociaż dzisiaj widziałem, jak ktoś zapieprzał... No, bo ogólnie byłem w mieście i widziałem, jak ktoś zapieprzał prawie 200. No, przesadziłem. 150 na godzinę przez miasto. Spoko, leję na legalu, spoko. Ja pierdzielę, jak ja nie lubię, jak ktoś tak robi. Spoko, mi to, kurde, nie przeszkadza tak za bardzo, ale po prostu nie lubię, jak ktoś łamie prawo. Gry są od zapierdzielania, a nie prawdziwy świat. Gry są od strzelania, a nie, kurde, wojny. Nie jestem pacyfistą, ale nie lubię wojen. Nie wiem, kurde, na cholerę te w ogóle wojny są. A w ogóle słyszeliście... nie wiem, może słyszeliście, na pewno słyszeliście. Ten, kto się interesuje, na pewno słyszał. O Battlefieldzie 4, ja niestety go jeszcze nie posiadam, ale na pewno go posiądę. Na pewno go posiądę. Zdobędę, może to jest lepsze słowo. Na pewno go zdobędę, prawdopodobnie premium, bo trójki nie mam premium. No i dobra, no i tak. Że zbanowali Battlefielda 4, coś tam chiński nalot, czy nawałnica chińska, czy coś takiego. No jakiś tam dodatek, no wiecie, o co chodzi. Zablokowali ten dodatek w Chinach, że niby tam coś, nie wiem. No Chiny, wiadomo, że są troszkę nie za bardzo... pozytywnie nastawieni do takich rzeczy. W każdym razie, z tego co się orientuję, zarówno w Battlefieldzie, jak i w Kodzie, jak i w Medal of Honor, chociaż w sumie nie wiem co do medala, ale w ostatnich Kodach i w ostatnich medalach, w ostatnich Battlefieldach,
Była chyba Rosja i Ameryka. Cały czas Rosja, Ameryka, Rosja, Ameryka. I jakoś chyba Rosjanie się nie czepiają. Jakoś chyba Rosjanie się nie czepiają, że ciągle amerykański Battlefield robi, kurde, gry przeciwko nim. Tak jakby. Ale wiadomo, po Rosji można się wszystkiego spodziewać i oni się zgodzą nawet na, nie wiem, może się dali przykupić na wódkę czy coś. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Aha. Kupiłem sobie CD Action. Haha. I tam był Deus Sex. I sobie przetestuję tę grę. Nie wiem, może nagram, może nie. Nigdy nie grałem, przyznam się, że nigdy nie grałem w Deus Exa. Żadnego nie grałem w Deus Exa i pogram sobie w tę wersję i zobaczę, co tam jest. I od razu wam powiem, że jest właśnie w CD Action ten 20 zł do wydania tej Pay Safeguard czy coś takiego w jakiejś tam grze. No, prawdopodobnie w MMO, ale ja nie gram w tę grę, więc oddam jakiemuś gościowi, który, nie wiem, napisze coś w tym komentarzu. Dlaczego miałby to dostać? Nie, no po prostu komuś dam, no nie wiem komu, no po prostu. Dobra, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten let's play, ten luźne granie w Forza 3. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, to mnie bardzo motywuje. Subskrybujcie mój kanał. Na razie!